USA nie daje nam o sobie zapomnieć, więc zapraszamy na drugą część paczki od cioci Iwonki z Long Island, New York, USA. Co najważniejsze dla was, pierwszy odcinek już został nagrany i pewnie opublikowany. Jedliśmy tam słone rzeczy, które nie wiem, czy są dostępne w każdym sklepie, ale na pewno przypłynęły do nas przez, jak ustaliliśmy, ile tygodni? 6 tygodni płynęło drogą morską. Tak, 6 tygodni przynajmniej. No i zdążyliśmy już je zjeść. Teraz będziemy jedli, uwaga, wyciągam paczkę numer 2, a tam są Zero Sugar słodycze, panie Sebastianie. To nie były dwie paczki i tam jeszcze jedna? Tak, tamta była 3 z różnościami. Zero Sugar Easy. Ciocia Iwonka o nas zadbała, tak? Zero Sugar miętowe peppermint chocolate. Nie lubię miętowych czekolad. Zero Sugar Hershey Hazeha Jolly Jolly Zero Sugar Lifesaver Mint. A ja je znam. Zero Sugar Chocolate Sugar Candy Zero Sugar. Zero Sugar Twizzlers Whizzlers. Twizzlers Whizzlers. No, trochę Zero Sugarów mamy, sztaba. Może to połączymy paczką różności. O Jezus. Ta paczka będzie siedziała, jak się nie za... Tak, to jest tak, jak stoicie na przykład na światłach, tak, jest zielone, powoli samochody ruszają, już trochę to zielone mija i nie wiecie, czy zdążycie na tym pomarańczowym, czy jednak będzie trzeba się zatrzymać. Tak właśnie teraz czuje się ta paczka. 4 pieces. 4 kawałki. Mają 120 kalorii. Mają 120 kalorii. Rzeczywiście zero cukru. Caramel filled chocolate candy, czyli chocolate candy z karamelem w środku. Ale pięknie pachnie. Tak, pachnie drogo. Nie, drogo. Pachnie drogo, bo pachnie po prostu drogą czekoladą. Czekolada jak z tego. Jak podrabiany Mikołaj. Tak, ale te Mikołaje takie na dolnej półce najtańsze. Gdyby nie to nadzienie w środku, to totalna tragedia. To nadzienie tylko ratuje trochę. 360 kalorii na 100 gramów. Te czekoladki w świecie słodyczy oznaczają polską reprezentację w świecie sportu. Ale jakiego? Są słabe i tylko tutaj ten w środku karmel ratuje smak. To jest tak jak my gramy i tylko Lewandowski strzela gola, a przegrywamy 4-1. Ale mecz uratowany, bo nie było do zera. Ziom, to mów, że ty mówisz o piłkarzach. A o czym? Powiedziałeś polską reprezentację. Piłce nożnej. Nie powiedziałeś piłce nożnej. A przepraszam. Powiem szczęścia pomarańczy, niech ci żona na go tańczy. No, Lewandowski jest po środku, tak. A bardziej to jest taki citko. Zaraz na Wembley strzelił i jakoś chce pociągnąć. Tak. Tutaj widzę. A czy to jest to samo, tylko że innym smaku, tak? Dobrze mówię? Tak. Spróbuj. O Boże, znowu to samo. Jeszcze gorsze. Bo tu nie ma Lewandowskiego w środku. To smakuje jak rozwodniona czekolada. Czy to zwykłe? I ci zlewka pałka. Jakbyś gotował rosół z czekolady i wyciągnął czekoladę, czyli te mięso, i je sobie później zjadł i ten cały smak on odda do wody. Ocena. W skali czekolady. Przykro mi, jeśli chcecie być fit, no to musicie żreć takie gówno. 3. To daje, daje 4 w stosunku do czekolady, a to 3. Tylko moje punkty są dlatego, że to ma 360 kalorii na 100 gramów i nic więcej. 2-1. To jest najgorsza czekolada. Dobra. Nie lubię. 2-1. Tak, 2-1. No dobra, to szybko poszło. Coś czuję, że drugą paczkę będziemy otwierać. Ja chcę Twizzle. Twizzle, Twizzle. 240 kalorii na 100 gramów. Kolor subcio. Ładnie pachnie. Owocowo. O, to pachnie jak te takie perfumy z tych gazetek Avonu. O Boże, jakbym za dętkę. Czy jakbym miał świeczkę z tortu. Tak! Jak nieraz za długo solenizant nie chce dmuchać tych świeczek, bo tam wszyscy pierdzielą, te świeczki się topią, później wyciągasz te świeczki, zostaje kawałek woski i ty jesz lukier z tym woskiem. To właśnie tak smakuje. To jest jeden. Jakbym zjadł całe, to bym się zżygał, przysięgam. Jeden. Jolly Rancher, to bardzo znana firma. Poważnie? Tak. Hard candy. In USA. Hard candy, czyli są twardziele jakieś, no. O. Jest tu spoko. Landrynki z mydłem? Kurde, no żeby tak zepsuć landrynkę, to trzeba kuźwa umieć. O Jezu, jakbym Wunderbauma ssał na lusterku. A! Boże, jakbym polizał tą zieloną, ale tą klasyczną. Tą klasyczną zieloną. A może załatwić im używaną oponę do stara? Albo choinkę o zapachu kokosowym do malucha. Watermelon, grape, apple i raspberry. Musimy spróbować wszystkie. Jak są tak okropne, to trzeba spróbować wszystkie. To może być jakiś wynalazek, ziom. Ale wynalazek czego? Czuję, że watermelon będzie tak okrutny, że nie wytrzymamy. Jakie są jeszcze tam kolory? Nie wiem, dawaj ten. To już ostatni. Różowy. Ale się chebia w ryju utrzymuje. Jezu, co tak smakuje? A tutaj jest trochę lepszy smak. Ja mam chyba taki płyn do mycia ciała. Tak, to jakiś body wash, takie, co się strasznie pienią tanie, takie w promocji za, wiesz, 6,99. To wszystko wali człowieku chemią i mydłem. Może po prostu chodzi o to, że ma być fit i oczyszczać. Od środka. Oczyszczacie. Oczyszczające cuksy. Ale jaja. No, a co to jest? Boże, miętowe jeszcze, czekolada i to bez cukru.
to już wiem, że będzie przepaskudne. Czuć miętę. Czuć. Taką no tanią taka miętę. Ty, patrz, jak ty masz grubę, jak ja chudy. Jakie oszustwo! Jak, połóż. Nie, no patrz. I co, to są te same? Mamy wagę? Pierwszy. 15 gramów. 11! Człowieku, 30%. No nie mogę, no przepraszam, to jest niedobre. No plastikowy talarek zalepiający zęby. To jest tak niedobre, że nawet mrówki tego nie będą żarły. Coś z tym zero sugar jest nie tak. Cool down. Spokój się. Ty, ale nawet mocno miętą nie pachnie. No ja to poliżę, bo ja wiem co to jest. To są te niedobre. Nienawidzę ich. Nie cierpię tych pudrowo sprasowanych chemiczno-miętowych odświeżaczy, gdzie tak naprawdę nic ci nie odświeża, tylko masz zgagę w kleju. Weź podsłonkaj, cofnij. Nie. Jaki chłodny. Nie chcę. Ale chłodny. No to daj mu dobrą ocenę. Ja wiem, jaki to jest smak. Wystarczyło, że spróbowałem. To nie. To nie jest miętowe, to jest delikatnie miętowe, ale mocno słodkie. I chyba przez ten słodzik lekko chłodzące alkoholowe. Ja nie mogę, jak to nie wchodzi tutaj. Tutaj nie ma nic, co zasługuje na ocenę 3! W skali na 10! Ty! Ale szybko się wyciąkał! Dużą twarz masz, to szybko ciąkasz. Znowu około 350 kalorii. Ale one w oryginale są pyszne. Więc jeżeli skopali coś tak pysznego, to będę bardzo zniesmaczony. Podejściem do zero sugar. Ale słuchaj, na dzień. Co tu się stało? Hałwa? To jest nasz gorszy polski Michałek. Podruba Michałka. Podruba, ale i jak... I nie chrupiący. Jak cholery słodkie. Jest za słodkie, ale aż ząb boli. Człowiek aż mnie ząb zabolał. Nie jestem fanem aż tak słodkich. Nie będę sam nagrywał recenzji. To jest jedyna tak słodka rzecz, która mi wchodzi. Nie będę nagrywał z tą recenzji. To jest okropne, sztaba. Nie, to wszystko inne było okropne. Idziemy dalej chyba, sztaba, co? Tak, no przypadek, jak to tylko poszło. B. Okej. Okay. Traction. A, to są te białkowe posiłki. Dużo. Ale te wyglądają smacznie. Te one wyglądają super. 8. Zżygamy po tym. Uwaga, 20 gramów protein. 2 gramy sugaru. O. No ale czekaj, przecież to jest salted caramel. Tak. To będzie pyszne jak nic, ale to jest Twix. To są słodycze, które zostaną tu w lodówce, sztaba. Wow. Czemu zostaną w lodówce? Bo będę je jadł na diecie. Zdążysz je zjeść za godzinę? Ale pachnie pięknie. Niesłodkie. Niesłodkie. Pierwsze co uderza, tak, że oczekujesz czegoś słodkiego, zaczynasz to jeść, mielić i ciągle nie ma nic słodkiego. Konsystencja batonu białkowego to jest dużo lepszy produkt. Kurde, nie no, do czego chcesz tak to porównać? Ile on ma w ogóle kalorii? 220 ten batonik. Patrz, mamy tą samą kategorię. White chocolate, cookies and cream. Nienawidzę white chocolate. Nie, to sama firma. Mówię, mamy tą samą firmę. Ten ma 210 kalorii. Taki jak te. Z tego zdecydowanie coś... Jak te lody. A, jak te, w McDonaldzie te. Tak. Co zamawiasz, to mieszają ci tak je. Ale brzydko pachnie. Bardziej chemiczne. To biała czekolada ciągnie chemią, ale porównalne. Dziwne. A gdybym ją wybierał, to wziąłbym jednak ten złoty, słony karmel. Tu ta wanilia chemiczna. Typowa z odżywki. Typowa z odżywki białkowej wanilia. Znowu te ciastko, 250 kalorii. Protein ciastko. To nie może jakoś normalnie wyglądać? Co to ulepili? Stopami? Próbuj samą czekoladę. Ty normalnie, jak można robić bezsmakową czekoladę? Produkt, wiesz jakby to się nazywało? No. Ciemny produkt do rozpuszczania w buzi. Ty, bez sensu. To jest tak, jakby to ciastko miało być chrupiące, ale za długo leżało i stało się miękkie. Najgorsze jest to, że wchodzi. Dla mnie to ciastko jest spoko, nie? 1 gram sugar, 20 protein, 230 kalorii, to wszystko ma tyle samo. Czekaj, to pachnie... cynamonem. Ale takim... jabłkiem. Deserkiem. Jabłkiem z cynamonem. Czuć cynamon. Ale już nie mam siły. Czuć coś innego niż czekoladę. Lekko kokos mam wrażenie, że czuć. Czuć jabłko i cynamon, ale czuję tu lekko kokos. Jak powiedziałeś o tym kokosie, to zaczynam nawet te wiórki wyczuwać. Kokos. Kokos tak naprawdę łatwo zepsuć, nie? Smak kokosa łatwo zepsuć. No pachnie jak... marcepan. Nie. Pachnie jak ten body wash dla babek. Tani marcepan, trzeba. O nie! To w ogóle... ma go... To jest strasznie gorzkie. Jakby coś się z tym stało nie tak. To jest gorsze niż te. To jest skóra z kokosa. Ta brązowa. Tak. Najgorsze z tych wszystkich rzeczy i ze wszystkich rzeczy, które jadłem przez ostatnie pół roku. To jest przerażająco niedobre. Smak
birthday cake. No ten wygląda jak... Tort urodzinowy. Tort urodzinowy dla dziecka, któremu nie chcesz dać prezentu. Ta. To nawet w środku nie wygląda. O Boże, chemiczna wanilia. O, ale tak turbo chemiczna, weź się tak. O kur... Nie, jaką ma drugą nutę. Ale wjeżdża chemia w drugiej nucie. Ale taki chemiczny olej. Olej chemiczny. Ciociu, my już nie chcemy być fit. O kur... O nie, Boże! Nie może przebić tych dwóch paskudniaczków. Przysięgam na moją płaską stopę. Kurde, what's going on here? Proszę i weź sobie to w ochi. Wiesz co, to jest no. Tak jakbyś wziął to, tak. Poszedł gdzieś do apteczki, coś zrobił i udawał, tak. Że taki ma prawdziwy no. Zapach. No to są stare półki w aptece. Nie, czuję a ja apteczne, apteczną półkę z tymi przy, z tymi takimi... no. Tak, rzeczywiście. Roślinami teraz takimi, takimi leczniczymi, które się wysypały tak. Gdzieś. Maple Glaze Donut, że niby pączek? No to tak śmierdzące pączki, to tylko w Rosji mogą robić. A pierdolę, paskudne. To się chyba popsuło sztabaku. Ja nie chcę w to wierzyć. To nie może być jedzenia. To jest aż niemożliwe. Bo kiedy mówiliśmy, że ten, no, czuć cynamon. Ten gorzki, ale już gorszego się nie da zrobić. Wjeżdża ten i myślimy, że coś już jest z tymi ludźmi nie tak i są chorzy, to nagle wjeżdża ten. Ciocia to jadła kiedyś? Mam nadzieję, ciociu, że nie, bo się przekręcisz. Może już cioci nie ma, może kupiła po dwie paczki. No. Prime Bites. No tak, prymitywna podróbka Oreo, no, kolory wszystko. Ja myślałem, że to jest na bazie Oreo. Nie. Co to jest? Przecież to są za ściema. Co to jest? No panie! Już myślałem, że wyciągnę takie ciastka! Ja czekam na ciastko! Schowaj to i wyciągnij mi ciastka! No jak można tak oszukiwać? To opakowanie powinno chociaż nawiązywać do tego, jak wygląda tak. Produkt do k***y. Ale to najlepsze. Inaczej, wiesz, że jakby tych rzeczy nie było, tak. Nie ma tych rzeczy, byś tylko to spróbował, to powiedziałeś, że jest niedobre. Tak. A w porównaniu do tego, co przeżyliśmy, to staje się ambrozją. Znacie? Tak. Riz, chodzi o firmę. A, Riz. Firmę Riz jest znamy. Ale mają wersję zero sugarową. One wyglądają jakby miały jeszcze jedną folię. No bo mają. Zdejmuję się z papierkiem. Ale co, jak wam smakuje? Mamy brak cukru, dobra. Dobrze. No, ale jest wyważone. Bardzo słodkie, więc... Czyli jak na zero sugar akceptujecie? Bardzo. No i dobra. Nie czuć, że nie ma cukru. Żelki zero sugar. Ale pachną jakąś... Maliną? Taką maliną truskawką chemiczną, no jakimś o, aromatem takim. Jak gumę jadł. Taką odklejoną. Nigdy nie jadłem. Nie jest to mój faworyt. Nie wiem, jakby ktoś już, ukradł smak. Słuchajcie, już zwykłe... Już zwykłe pałeczki z lukrecji wolę 1000 razy bardziej, nie? Jeszcze powiedzcie, że takie znane batony są... Tak, obrócone są tyłem. Tak, znacie je. Bo nie chciałem, żeby się później określali smaki, nie? No to baton numer 1. Wow, biała czekolada, lubię. Uuu, ciemne nadzienie. Czekaj. Czym pachnie? O! Jaki jest taki mus orzechowy trochę. No. Kurde, znam to skądś, ale... Trochę jabłka, cynamon, coś, te tematy? O, cynamon, o. Właśnie. No. Cynamon. Tak, no. No nie, no, świąteczne pierniki. Co? I nie. Nie, no słuchajcie, tendencja jest taka, że to Reese's było ok. Drugie było niezjadliwe, w ogóle nie wiem, po co to jest. Czemu ty zwracasz do tego, jak my już mówimy? A trzecie było jeszcze gorsze, bo drugie nie smakowało, a to smakowało źle po prostu. Im dłużej... Nie. Dajecie mi myśleć nad tym, tym gorszą mam opinię, bo jakoś tak mi w gębie coraz gorzej. No dobrze, no to wam nie weszło, ale może czekoladowy. Zakładam, że to jest to samo, tylko z ciemną czekoladą. Nie, każdy. Nie? Nie, każdy smaki sobie. Nie, pachnie dużo lepiej. To wszystko smakuje jak po COVID-zie. Jakbyś dochodził do smaków, nie? Dobre porównanie, no. Takie, wiesz, tak. Czujesz, tak. Mówisz, już masz... Coś tam jest. A coś tam jest, wyczuwam. Ale nie wiesz, że nie ma, to ci się jeszcze pomyliły. Tak, nie, tak się cieszę, że wracasz do zdrowia. Co, nie wchodzi? Kurwa. Nie wiem, co trafiłem tam, plastik. Bo to z recyklingu jest. Ej, a może to jest opakowanie? Chyba kawałek opakowania się wkręcił w produkcji. No, ale mam kapcia w ryju. Tak, no weź szybko te. Znowu, czujesz, no, Karol. Czujesz, to jest skala upodlenia. Skala upodlenia. A ja wiem, dlaczego wydaliście specjalnie to Reese's, bo było słodkie, fajne. No. Żeby poczuć, jaka była różnica między... Odkrył mój plan! Tak, wymyślał plan. Ale nie, słuchaj, to też jest słaba, ale w porównaniu do dwóch poprzednich... Ale weź to z całej, poczekaj na drugą minutę. Nie mamy nic, będę twardziela.
Poczekaj na drugą nutę. To ostatni na zagryzku. Jezu, naprawdę, to nie ma zapachu. Nie pachnie słodko. Czuję trochę jak chałwa ze słonym karmelem. O! O Jezu! Dochodzi, kur... Ja pierdolę. Najgorszy odcinek o słodyczach, jaki zrobiliśmy. Ever, nie? Ciociu Iwonko, broń Boże się nie przejmuj. Broń Boże, z całego serca dziękujemy Ci za tą paczkę. Tak, to bo dorzucamy jeszcze do testów później. Bo już naprawdę zginęliśmy od tych słodyczy. Ale batony one, jeżeli kiedyś będziecie w Stanach, a leciliście tam z Bułgarii, to zawróćcie i kupcie sobie coś u siebie na rynku, nie? Słodycze nas zmiażdżyły, to jest drugi odcinek, a przechodzimy do trzeciego, gdzie mamy jeszcze cały karton najdziwniejszych popcornów na świecie. Popcorn Cheetosowy, popcorn Oreo, popcorn sraki. Trzymajcie się i obejrzyjcie sobie poprzednie odcinki.